Siemaneczku, ja jestem w Cancun i chciałem wam tylko pokazać mój prywatny pokój. Prawdziwy luksus, trochę syfu tu mam. Prawdziwy luksus, łazienka, bo ostatnio nie dali mi się wyspać i stwierdziłem, że po prostu wolę troszeczkę więcej zapłacić i mieć się dobrze. A teraz wychodzimy, kurczę, na plażę. Zobaczymy te meksykańskie plaże Cancun. To jest moja dzielnica i ja jestem oddalony od plaży o jakieś 2-3 kilometry. No nic, wszystko bliżej tej linii brzegowej jest naprawdę drogie. Dobra, biegniemy, cholercia. Przyjemny klimat, ale jest straszny upał. To jest pogoda. No to dobrze, cieszyć się. Ludzie, którzy tu przyjechali odpoczywać, cieszą się pewnie, bo jest pogoda. Ja średnio, no bo jest mi trochę za gorąco, ale lepiej nie narzekać. Wolę, żeby było za gorąco, jak za zimno, szczerze mówiąc. Sporo muralików. No, Cancun to już jest duże miasto. 900 tysięcy mieszkańców, albo nawet ponad. Więc jest tutaj. To się od razu rzuciło mi w oczy, kiedy tutaj wjechaliśmy. Playa del Carmen, taka, można powiedzieć, mała mieścinka. Tulum to już w ogóle wioska. A Cancun to już jest porządna aglomeracja. W środku miasto, jak każde inne, nie ma tutaj specjalnego boom i wow. Wszystko jest przy wodzie. Jakbyście pisali sobie w Google'ach Cancun, to zobaczcie, jak on ma ciekawe położenie. Są takie cypelki, wysepki. Fajnie to wygląda. I tam będziemy sobie właśnie zaraz łazikować. W mieście jest 9 plaż różnych. Ale jak się uda, to jutro pojadę, popłynę na taką wysepkę i tam poprzechadzam się trochę, tam też są fajne plaże. A dzisiaj po prostu pokażę wam Cancun takie plażowe, takie zwykłe. Bo to jeździ do samych resortów, to często sobie nawet nie wychodzi pochodzić po mieście. Taka jest prawda. No tutaj przejdziemy się tu i tam i będzie wszystko. Puerto Cancun. Także oficjalnie witamy w Cancun. Tu jak te filary, wydaje mi się, że się zaczyna inne Cancun. Bo tutaj budują, ma hotel nowy. Na wypasie będzie. Hello. Idę, a tam jakaś istota na mnie się patrzy. Nie wiem, nie znam. Wolę obejść. Dziwny ma ogon. No pełno tych koleżków jest. Tu jest fajnie wymyślone, bo patrzcie, pobudowali hotele i porobili takie zatoczki, gdzie ludzie mogą sobie wpływać swoimi łódkami i jachtami, bo to bardziej chyba już są jachty. I mają, nie wiem, parking albo hotel. Jakbyście sobie właśnie znowu otworzyli mapę, to byście zobaczyli, jak to jest zrobione. Kurczę, a ja idę i dość nie mogę. Obudzi się na trzaskę kilometrów. A to mi się nie podoba, bo strasznie gorąco. Teraz akurat słońce zaszło i jest fajnie, ale jak świeci słońce tak na full, to oczy bolą. Właśnie byłem w Starbucksie napić się kawki, bo mówię, idę i nie mogę dojść. Wydawało mi się na mapie, że to jest 3 km. Okazało się, że idę już 4. A żeby dojść do najbardziej wysuniętego punktu na tym cypelku, to
to jeszcze jest 8,7 km i żeby obejść cały Cybel, to pewnie byłoby z drugie koło 10. Pobudowali tutaj te wszystkie resorty, resorciki i trzeba dymać. No ja pierdzielę, idę już 2 km, ktoś powiedział mi, a to jeszcze pół kilometra. Denerwuje mnie to trochę. Dlatego uważam, że w Playi chyba było przyjemniej. Po raz, że mała mieścina, to dwa, że z każdego deptaku macie dojście na plażę, które tak się ciągnie w setkach kilometrów tutaj wybrzeżem. O, może tędy przejdę. Nas wyzywałem i trafiłem. Respektuj dzikie życie. Aha, tu jakoś dupki nie urwało, ale na pewno to jeszcze nie jest ta plaża, na którą chciałem trafić. A tam jeszcze w oddali widać kolejne resorty. No, nie takie Cancun ja widziałem na zdjęciach. Oczywiście pewnie jest to czysty przypadek, że nie mogę trafić na jedną z tych plaż, które można oglądać w obrazkach. Życie, no ale tak tu też jest, więc też nie ma co tego ukrywać. Czemu się hotele pewnie tu już kosztuje trochę hajsu, żeby się zatrzymać, a plaża jest jakby nie za ciekawa. I wrócę tutaj jeszcze raz do Playa del Carmen. Tam wchodząc na plażę, już z daleka było widać taką jaśniuczką wodę lazurową. A tutaj jak na razie tego nie zobaczyłem. O, czy ja tutaj tędy przejdę? Szmykam tymi pobocznymi szlakami, bo nie chcę mi się cofać z powrotem gdzieś na główną i znowu będę zamknięty jakimiś bramami czy coś. Wszystkie plaże w Cancun są publiczne, ale jeżeli mówisz, że coś jest publiczne, to znaczy, że masz tam łatwy dostęp. A niektóre resorty podobno się tak pobudowały, że ciężko dostać się na te plaże i podejrzewam, że właśnie najpiękniejsze plaże należą do najlepszych, najdroższych resortów. Chociażby też jest bardzo ciekawie i miło. Wychodzicie sobie, macie piasek. Wody też macie, jaką taką. Możecie się popluskać. A jak nie, to zawsze macie prysznic. Pykasz. No, tutaj fajnie jest. Salony. Ale widać, jaki tu jest rozmach, co? No jest rozmach turystyczny. Dobra, szczerze wam powiem, to nie chce mi się już iść dalej, bo wszędzie jest to samo. Na razie Cancun pod względem plaż nie zrobiło na mnie wrażenia. Nie mówię, że nie ma tu plaż, bo na pewno są, ale ja jeszcze tam nie dotarłem dzisiaj. Teraz jeszcze muszę znaleźć wyjście przez te osiedle. Ciekawe, czy ktoś mnie tu nie pogoni. Stąd zaraz. O, ale ciepła woda. O, idealne. Też wolałbym się popluskać w tym basenie. O, i cyk, jak łatwo. Tu była otwarta brama, bo pan maluje. Okej. Okay. Teraz jeszcze wrócić do domu. Zobaczmy, czy mają tutaj jakieś Ubery. Porsche, Fordy. No, to same dobre furki praktycznie. Wieczorem jest zdecydowanie o wiele lepiej. I idę do domu. Właśnie byłem spotkać się z Tomkiem, z pokoziomkiem. Muszę tu połazikować. Zastał mnie już wieczór
i wracam do domu i tyle. W sumie łaziliśmy sobie tutaj i tam, w tej webte, można tak powiedzieć. I nie widziałem tutaj nic takiego nadzwyczajnego, żeby było dobrze, ale na przykład fajne niebo dzisiaj jest. Fajna, ładna pogoda. Także wracam sobie do domku. Jutro pojedziemy na plażę inną, bo właśnie ziomeczek powiedział mi, że są tu fajne, ładne plaże, ale trzeba podjechać autobusem tutaj niedaleko przystanku Ado, to wszystko się znajduje. I tak pociśniemy. Typowa dzielnica w Cancun, to jest troszeczkę w głębi miasta, bo jesteśmy od linii brzegowej. Jeżeli od Ado mam 2 km, a tam przynajmniej 4, jesteśmy jakieś 6 km od wody. Jesteśmy bardziej w głębi miasta, ale tak to sobie tutaj wygląda. O, właśnie zamykają biznes goście. A około mnie jest też taki market. Może będzie otwarty, no to tam zobaczymy, co sprzedają. Nawet z fajnym napisem Cancun. Tu już się raczej chyba składają wszyscy powoli. No ale można sobie tam kupić jakieś suwenirki. Możecie kupić sobie jakąś maskę. No generalnie wszystko. A tu wcześniej przychodziłem, to proponowali mi tequilę i ziółko. Można jeszcze zakupić sobie. Nie ma tam problemu z tym większego. Pewnie jakbyście coś chcieli innego, to też chyba nie ma problemu. W tych w ogóle miastach kurortowych to chyba na tym polega biznes, na turystach. Cykes. Dzisiaj zacząłem dzień od godziny 8. Wyszedłem z praniem, patrzę, pranie zamknięte. Mówię, cholera, no to stracę czas, bo jeszcze na wyspę chciałem popłynąć, a mam dużo rzeczy do załatwienia. No i zjadłem, wróciłem do tego hotelu mojego. No i się okazało, że właściciel hotelu wiedział, kim jestem. No i zaczęliśmy rozmawiać i dostałem wskazówki i mogę zrobić u nich pranie. Dostałem wskazówki, jak najszybciej dojechać na plażę delfinów, jak później szybko się przedostać na wyspę, ponieważ będę chciał tam sobie nagrać też odcinek. Także wszystko się ułożyło. Także wszystko jest si. Jedziemy dzisiaj na inne plaże w Cancun. Idę sobie tutaj takim skrótem, bo już dowiedziałem się, jak chodzić skrótami, żeby nie dygać, bo cały czas chodziłem na stację Ado, a teraz lokalnymi skrótami na autobus miejski, który zawiezie nas na plaże, na takie już bardziej plaże, które widzieliśmy na obrazkach w internecie. Lokalne osiedle. Można sobie pograć w kosza. Tak samo jak w Gwatemali grają w kosza chujdaweczki. Francja. I cyk, po chwili jestem w autobusie R2, który jedzie do hoteles, czyli do miejsca, które chciałem wczoraj zeksplorować, ale się przeliczyłem. I jesteśmy w strefie hoteles. Tutaj wszędzie są hotele i tylko hotele. I nic więcej tutaj nie ma. A ja idę znaleźć plażę, która nazywa się plażą delfinów. Znowu źle wyszedłem. Znowu 8 km za wcześnie. No niestety, przejdę się zobaczyć, co tutaj za woda. Jak ta woda tutaj wygląda i pojedziemy na ten mirador, na ten punkt widokowy plaży delfinów. A tutaj już jest fajna plaża, tutaj jest elegancko. Okej, no to takie coś, co mi się podoba. Zobaczcie sobie, wow, jakie to jest wielkie. Wiecie, że wszystko to, co ciągnie się tutaj wzdłuż tej plaży, i to wszystko, co się tutaj nazywa hoteles, to jest strefa federalna, a nie strefa miejska, czyli publiczna. Tak właśnie dzisiaj powiedział mi
właściciel hotelu, ale piękna woda. Właśnie tego chciałem, to chciałem zobaczyć. Pięknie jest, naprawdę. Super. I nie ma dużo ludzi. O! O cholercie, słuchajcie, tutaj możecie iść. I są połacie plaży i pięknego piasku. Dobra, wsiadłem znowu w autobus. 8 km, ale to jest wielkie, naprawdę. Nie spodziewałem się tego. Ale fajnie, podoba mi się. Zaczęło mi się podobać Cancun. Naprawdę jest super. I żałuję, że nie wywaliłem zysków na plaży, ale no, mam parę rzeczy do załatwienia jeszcze. No i dojechałem na Mirador. Jest tu naprawdę ładnie. I to mi się bardzo podoba. I powiem wam, że zmieniam swoje zdanie na temat Cancun. Podoba mi się. Jest mocno kurortowo. Tego nie można powiedzieć, że nie. A naprawdę są tutaj piękne plaże. I co z tego, że są kurorty, jak jest tyle kilometrów plaży, że na pewno znajdziecie kawałek takiej plaży, gdzie nie ma za dużo ludzi i możecie sobie po prostu pobyć sami albo po prostu poleżeć sobie. Moim zdaniem fajnie, ja się tu czuję się tutaj dobrze. Podoba mi się. Zobaczcie, jak to tam daleko. Stamtąd przyjechaliśmy taki cały cypelek objechany przez nas autobusem i tutaj i ciągnie się aż tam dalej. Dobra, zobaczyłem, co chciałem zobaczyć. Cieszy mnie to bardzo. Byłem na takiej mniej turystycznej plaży z glonami. Byłem na bardzo pięknej plaży w Cancun. Byłem troszeczkę na lokalnej dzielnicy, troszeczkę w centrum. Także byłem tu, byłem tam. Spoko, cieszę się. Powiedzcie, jak wasze wrażenia z Cancun? Może nie skupiłem się typowo tylko na plaży, tylko po prostu byłem tu, później byłem tam, ale też nie mam za dużo czasu, jakby, żeby tutaj sobie leżakować. A teraz właśnie zabieram się na R1. Jadę na prom, popłynę na wyspę. Później jeszcze muszę ogarnąć fryzjera, kupić sobie jakąś koszulkę, jakieś spodenki jeszcze jedne na katamaran. Także to wszystko zaraz będę nagrywał w następnym odcinku, także zapraszam was na kolejny odcinek już dzisiaj z Cancun. Pozdro!